Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. O, ryba się chlapie, więc trzeba w tym momencie zacząć odcinek, zacząć łowić. Pokażę wam w tym odcinku, jak sobie radzić z luzem, jak prowadzić przynęty na zapływie główki, jak obławiać w ogóle takie miejsca. Także co, ja nie przedłużam, zapraszam was tylko do subskrypcji kanału i zaczynamy. Moi drodzy, sprzęt mam przygotowany jak zawsze, czyli kołowrotek mocno dokręcony. Do tego oczywiście plecionka z fluorokarbonem. A dlaczego fluorokarbon? Tylko dlatego, że łowię w trudnym terenie, dużo kamieni, bardzo szybko się plecionka przeciera, więc jestem zabezpieczony fluorokarbonem. Do tego malutka agrafka, główka oczywiście z przynętą. Łowię dzisiaj dosyć ciężko, bo mam aż 25 gram. No ale głębokość tutaj jest to około 5 metrów, także myślę, że to będzie idealna gramatura na tą chwilę. Pokażę wam, jak prowadzić przynęty na różne fajne sposoby. Moi drodzy, jesteśmy teraz na zapływie główki. Nurt mamy w tamtą stronę i spróbujemy sobie obłowić po prostu tą główkę z taką małą zatoczką. Warkocz, który się układa się od szczytu główki oczywiście w tamtym kierunku. Obławiamy nie tylko samo miejsce na zapływie, ale oczywiście też główny nurt i tamtą stronę. Pokażę wam, jak sobie w ogóle radzę przy konkretnych rzutach, przy uderzeniu w wodę, jak kasuję luzy i tak dalej. W momencie, kiedy przynęta wpada do wody przy wykonaniu rzutu, na dzień dobry przynęta wpada do wody, automatycznie idzie zamknięcie kołowrotka, podbicie szybkie kilka razy na przykład, żeby wszystko napiąć i czekamy na opad. W momencie, kiedy przynęta opadnie do dna, w tym momencie jeszcze opada, opadła do dna, robimy pierwsze podbicie. Pierwsze podbicie robimy obrót kołowrotka bezpośrednio z podbiciem kija. Podbicia możemy robić na różne sposoby. Pamiętajcie o tym, żeby szukać tego, na co zareaguje ryba. I wtedy dopiero powtarzać te ruchy. Więc pierwsze rzuty najlepiej jest wykonać trybem mieszanym, tak zwanym. Czyli podbicie, czekamy. Dwa podbicia, czekamy. Dwa obroty korbą, czekamy. Jeden obrót korbą, czekamy. Podbicie, poprawienie kołowrotkiem i znów czekamy. I znów podbicie i szukamy. Możemy prowadzić cały jeden rzut jakimś sposobem, potem kolejnym sposobem i kolejnym sposobem. Czekamy na to, na co zareaguje ryba. Jeżeli ryba zareaguje na podwójne podbicie, w tym momencie warto jest rzucać cały czas tym właśnie podbiciem podwójnym. Do tego dochodzi nam jeszcze jedna fajna sztuczka, fajny trik. Możemy sobie przyspieszać lub opóźniać opad. W jaki sposób takie coś wykonać? Zobaczcie, przy zarzuceniu przynęty czekamy na opad. Oczywiście robi się delikatny balon, więc główka jest troszeczkę cięższa. O, i teraz mamy opad i teraz tak, podbicie i kij idzie do góry. W tym momencie wydłużamy opad. I opadło. Znów podbicie i wydłużamy opad. No ale co, jeżeli chcemy ten opad przyspieszyć?
bo na przykład znaleźliśmy sobie już górkę, wiemy jaką strukturę ma dno i chcemy zacząć zeskakiwać troszkę szybciej, bo na przykład sandacz jest w tym momencie bardzo aktywny. Co zrobić? Wystarczy bardzo prosty trik. Podbicie i kij idzie w dół, pozwala szybciej opaść przynęcie. Jest to bardzo fajny, bardzo szybki sposób na to, żeby po prostu znaleźć tą rybę. Jeżeli ryba jest w łowisku, jeżeli znaleźliśmy tak zwaną stołówkę lub po prostu miejsce, gdzie gromadzi się drobnica, gdzie ten sandacz też się gdzieś tu w okolicy kręci, w tym momencie mamy bardzo dużą szansę na to, że nastąpi atak. Jeszcze raz zrobimy całą tą procedurę tych wszystkich rzutów, czyli wyrzucamy przynętę, zamykamy kołowrotek, napinamy wszystko. I co jeżeli teraz mamy wiatr? Bo specjalnie wybraliśmy takie warunki z wiatrem. Jeżeli mamy wiatr, możemy sobie kij obniżyć. Nie musimy trzymać w tym momencie w ten sposób, w tak zwanej sandaczowej pozycji. Możemy zrobić coś takiego, że kij damy sobie pod pachę i go obniżymy. I będziemy podbijać w tym momencie tak na 3/4 góry. Podbicie, dwa obroty korbą. Podbicie i szukamy tego, na co zareaguje ryba. A może wolniej, a może wydłużmy opad. I wtedy całe ciało najlepiej jak idzie, bo w momencie, kiedy będziemy mieli zacięcie, w tym momencie możemy wykonać pełny ruch. Z tym, że tak jak mówię, dolnik musi być oparty, przynajmniej na początek, dopóki nie złapiecie tego drygu, po prostu tego swojego ruchu, który pozwoli wam na skuteczne zacięcie sandacza. Warto jest, żeby ten kij był oparty, ponieważ tak jak mówię, w momencie, kiedy będziecie mieli uderzenie, wykonacie pełen mocny ruch. Razem z ciałem, razem z tułowiem, z wychyleniem do tyłu. Można też przeciągnąć oczywiście wędkę, no ale czasami wędki są na tyle delikatne, że mogą tego nie wytrzymać. Lepiej po prostu wykonać jedno porządne mocne zacięcie, łącznie z wygięciem tułowia, czyli jedno uderzenie i to jest zazwyczaj sandacz w 100% wcięty. I tak jak mówię, przyspieszanie opadu, wydłużanie opadu, czyli kij do góry, przyspieszanie opadu, kij w dół. Dajemy po prostu szybciej opaść całej przynęcie, całemu zestawowi do wody. No to są takie wskazówki, które na pewno wam pomogą i na pewno będą skuteczne podczas łowienia. I myślę, że każdy z was dzięki temu prędzej czy później wyciągnie w końcu fajnego sandacza. Jedną z jeszcze bardzo ważnych rzeczy, tak na koniec, powiem wam, jeżeli będziecie obławiać, stojąc na szczycie główki, będziecie obławiać główkę w ten sposób, tak? Pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, że obróceni jesteście w jedną stronę, a rzucacie w drugą. Bo w tym momencie znowu będziecie mieli ograniczenie przy zacięciu. Warto jest, żebyście łowili w ten sposób, że jeżeli rzucacie tam, to tam jesteście obróceni. Jeżeli tam, to tam jesteście obróceni. Żeby mniej więcej tworzyć jedną linię z wędką i z przynętą. Jeżeli wiatr wam na to nie pozwala, wtedy warto po prostu ustawić się tak, żeby zmniejszyć jak najbardziej balon. Czyli na przykład wędka pod pachę i kij na dół. Na tą chwilę myślę, że to będą wszystkie wskazówki, które pomogą wam w dobrym prowadzeniu przynęt. A na tą chwilę po prostu zapraszam was już teraz do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!